Szpejtechowych maraton szpejtechowych recenzji, tak, ciąg dalszy. Ciąg dalszy, odsłona, nie wiem, piąta, dziesiąta. Nie, ale wiesz, mieliśmy trochę, zebraliśmy się. Jo. A najfajniej nagrywa się w lesie, no. Jo. Jak się człowiek... Więc creme de la creme dzisiejszego, znaczy dzisiejszego, tego weekendowego wypadu. Creme de la creme twojej nożowej kolekcji. No tak, to jest jeden z najcenniejszych moich noży. MVK, Most Valuable Knives. Wymyśliłem to przed chwilą. Świetnie. Zapraszamy Was na recenzję Hidden Huntera od Bony. Art of Harmony. The Art of Harmony. Lubię takie angielskie sentencje, na przykład Feel the Difference. Albo Skoda, Simply Clever. Kurwa, do tej pory jest ostry jebany taki, że kąt świata. I noga, rękę. Tak. Noga z ręką. Amputacja. Pokaż ostry? No, jak skurwysyn. Strach się bać. Jebany jest, nie? No. Ty, no tak D2 na ostrze, widzisz? Ty lubisz D2, czy nie lubisz D2? Lubię D2. Ja też lubię D2. Dobrze. Słuchajcie, są noże, które kupuje się, bo nam się podobają. A to wtrącę ci się, a może opowiesz historię, jak w ogóle ten nóż do ciebie trafił? Zaraz opowiem, wszystko opowiem. Dobrze. Są noże, które kupujemy, bo nam się spodobają, bo widzimy ich użyteczność. Są też noże, które z racji na kunstmakera, jakoś wykonania, legendarną, mniej lub bardziej, chcemy posiadać po prostu, bo chcemy je posiadać. Bo wiadomo, że każdy wnożowiony już ma gdzieś tam swoje upodobania i generalnie chciałby posiadać nóż od jakiegoś wybranego makera. W moim przypadku tych makerów jest dwóch. Lubię dwóch makerów, ale wiadomo, no, lubię siadakę, tak? No, no tak. Już właśnie trzeci nóż do mnie jedzie od siadaki. Czy jak wyjdzie ten film, to już go na pewno będę miał, więc... Jesteś fanboyem siadaki. Jestem fanboyem, strasznie jestem fanboyem siadaki, strasznie lubię siadaki noże. I drugą osobą, której nóż koniecznie chciałem mieć, i bałem się mieć, zaraz, to jest Bona. Nóż od Bony, który wiadomo, że jest makerem już z bardzo długim stażem, bardzo dobrą opinią i wykonujący swoje produkty no, w najwyższej klasie. Znaczy, nie ukrywajmy, zachorowałem na Bonę po recenzji Copperfielda u chłopaków z DC, tak? Mhm. To jest jak gdyby, no ale to jest taki maker, którego nóż... Wrócę zaraz. Ale nie przeszkadzaj sobie. To jest taki nóż, który, znaczy to jest taki maker, którego nóż chciałbym mieć i trochę boję się go używać właśnie ze względu na to, że to jest taka wisienka na torcie nożowej kolekcji. No i zdarzyło się tak, że w tym roku, czy w zasadzie w zeszłym, otwieram paczkę od Mikołaja, wel mojej żony, a tam jednym z prezentów jest Hidden Hunter. No zwariowałem. Zobaczcie. To jest Hidden Hunter od Bony. Zaraz wszystkie technikalia wam powiem. Zwariowałem po prostu jak go dostałem. Zwariowałem z kilku powodów. Słuchajcie. Przede wszystkim wygląd noża. Dom bagienny, mosiąc, klon stabilizowany i barwiony, stal nierdzewna i pin też ze stali nierdzewnej, głownia Hidden,
ze stali D2. D2. Półrdzewnej. Półrdzewnej. Słuchajcie, wykonanie jest niemal perfekcyjne. Znaczy, ja nie znalazłem tutaj rzeczy, do których mógłbym się w jakikolwiek sposób przyczepić. Może ktoś by znalazł. No ja po pierwsze nie jestem obiektywny do końca, bo ciężko jest być obiektywnym, jeżeli się choruje na jakiegoś makera. Więc ja nie jestem obiektywny. Fakt jest taki, że bardziej mi się podobało, jak Bona miał tutaj swoje logo. Ale proszę bardzo. Chyba laserowo, co? Nie wiem, czym to Bona. Poziom szczegółowości wykonania tej płuncy. Jest, tak, jest niesamowity. Wysoki. Słuchajcie, wyjście szlifu, czubek, nawet, słuchajcie, no, mosiąc, ciężko jest w ogóle spasować drewno z metalem, dlatego że nie szlifują się równo, tak? Różna twardość, nie szlifują się równo. Tu jest praktycznie idealnie. Wiadomo, drewno będzie trochę nam pracowało, więc będziemy odczuwali te wszystko, ale to jest no niemal idealne spasowanie, praktycznie niewyczuwalne pod palcem poszczególnych elementów. Rozmiary, wymiary? Proszę bardzo. Ci wielkościowo przypomina tego właśnie ciekawego. Zdycha ma pewnie. No to sprawdźmy, ile ma. Będzie miał. Nie no, 11. 11. Będzie miał 11 cm długości głowni. Długość rękojeści. No, trochę przekozaczyłem. To jest prawie 13. Samej rękojeści, a grubość rękojeści to jest 23 mm i głownia 3. Głownia będzie miała 3,5 równo. Głownia z D2. I teraz tak. Nóż przyszedł ostry. Ja go nosiłem parę razy, nie będę ukrywał, że co jakiś czas tam go ze sobą zabieram. Ostatni raz go nosiłem przy sobie na slocie na DC. Ale go jeszcze nie ostrzyłem, to znaczy użytkowałem go, tak, natomiast jeszcze go nie ostrzyłem. Nóż do dnia dzisiejszego jest golący. Przyszedł tak ostry, że jak dotknąłem skóry na przedramieniu, to mi włosy do kostek odpadły. Po prostu żyletka. Ja nie wiem, jak ona to robi. Nie mam pojęcia, jak on to ostrzy. Zwłaszcza, że stal D2 nie jest najbardziej wdzięczną stalą do ostrzenia. No, nie ma jakiegoś problemu. No, odsiadaki noże też wyostrzę na ten, na brzytwę, ale to, co przyszło od Bony, to po prostu była żyletka. To naprawdę ryj można było golić śmiało i nawet nie czuć było, że się włosy tnie. Oglądałem go przez tygodnie, z każdej możliwej strony, wszystko w nożu jest wykonane po prostu idealnie. W nożu. No, zaraz do pochwy przejdziemy. Tutaj prawdopodobnie skończy się jednak na tym, że po prostu do Marka wyślę ten nóż do opochwienia, ale to zaraz. Ergonomia. Ja mam małe dłonie, więc nóż leży mi idealnie, wręcz może być, że jest troszeczkę przydługi. To nie jest nóż do batonowania, więc nie ma co się tam czarować, to nie do tego służy. Agresja cięcia jest nawet jak na D2, bo mam kilka noży z D2. To jest, ja podejrzewam, że jak patrzę na wysokość jak gdyby krawędzi tnącej samej, to podejrzewam, że to jest jak gdyby cała sztuczka polega na tym, że Bona jak robi szlif, to ten szlif jest bardzo cienki na samym końcu przed samą krawędzią i on ma właściwości cięciowe po prostu niesamowite. To jest poezja. No tak jak tnie ten nóż, to jest poezja.
zarówno ergonomia rękojeści, jego się trzyma bardzo wygodnie, trzyma się go pewnie. Nie potrzeba jimpingów, cudów wianków, wiesz. No wiesz, no przy takiej agresji. Prawie przezroczyste. No. No to jest niesamowite. To jednak odróżnia, wiesz, makera od makera. Kartkę papieru bym wyciął. No, to jest, wiesz, w ogóle... Kartkę papieru to byś wziął, wiesz, w płaszczyźnie, jeszcze pocienił. To jest szapuma, naprawdę. Naprawdę. No, skurczę, niesamowite. Nie potrzeba, słuchajcie, jimpingów, nie potrzeba niczego. Krawędź jest ostra, ta. Nie jest fazowana, nie jest nic, więc z krzesiwkiem też na pewno zadziała. Niestety, no to jest tak, że ponieważ to jest święty graal w jakiś tam sposób mój, więc troszkę nie to, że boję się go używać ze względu na to, że wiem, że nie wytrzyma, po prostu nie chcę go zniszczyć, tak? To jest chyba jedyny nóż w mojej kolekcji, który jest oszczędzany przy użytkowaniu, tak? Prawie pułkownik, no bo jest do garnituru go zakładam. Wiesz, do teatru. Ten jest naprawdę petarda, jeżeli chodzi o nóż. Jeżeli chodzi o pochwę, słuchajcie, ja nie mogę powiedzieć, że pochwa jest wykonana źle. Pochwa jest wykonana bardzo dobrze i bardzo ładnie. Z tym, że jakby to powiedzieć, ona nie przystoi temu nożowi. Tak. Ona by przystoiła, znaczy ona by pasowała do każdego noża, ale nie do Bony. Jest po prostu, jakby to powiedzieć, za uboga. Za uboga, no. Jest za uboga do tego noża. Jest bardzo ładnie wykonana, jest wypastowana, jest w środku wybarwiona, łóżko jest bardzo ładnie zrobione, to skóra to jest bardzo ładnie wycięta. Jak drugą stronę, to widzisz, ona jest fajnie tak pod... Tak, to jest naprawdę, to jest pochwa naprawdę zrobiona. Bardzo, bardzo poprawnie. Jest jeszcze smaczkiem w tej pochwie, nie wiem czy zauważyłeś, ale ponieważ ta szlufka nie jest idealnie prosta, no. A jak włożysz nóż, widzisz? No z rękojeścią, no. Tak, jest ładnie z tego współgrana. Ja nie mogę, nie zrozumcie mnie źle, ja nie narzekam na tą pochwę, że ona jest źle zrobiona, albo że ona jest, nie wiem, brzydka, albo że ona jest coś tam niedorobiona. Pochwa jest fantastyczna. Super skóra, miękka, bo to uczciwie uszyta. Uczciwie uszyta, elegancko uszyta, tylko nie przystoi do tego, to tak jakby wpuścił dresa do Ferrari. No. Rozumiesz? Znaczy nie, no może. No, to, no dobra, no niech tak będzie. Wiesz, to no, może mnie dresa, znaczy, nie? Znaczy ja bym powiedział, że ona jest za biedna do tego noża. No. Tak, no ona jest za biedna do tego noża. Dlatego trzeba do tego noża coś stworzyć, będzie ładniejszego. To jak gdyby będziemy na ten temat rozmawiali z najlepszymi w rynku, którzy pochwy robią. Nie, to jakbyś wsadził na przykład jakąś modelkę, już nie wiem, właśnie do malucha. Nie, no do malucha, nie, ale do powiedzmy... Nie sala mikry. Do Skody Superb. Już niby samochód wyższej klasy, ale jednak Skoda. Tak. Nie obrażając użytkowników Skody oczywiście. Nie ten, nie? Zaraz do fajnego kabrioleta. Tak. No. To jest jak gdyby ten. Słuchajcie, nie wiem, bo krążyły takie słuchy, że Bona. On sam chyba nawet na najsach napisał. Marcin Bona. Że chyba trochę przerwy potrzebuje. Tak, że chyba trochę ten, więc nie wiem jak on teraz. Widziałem, że wrzuca jakieś zdjęcia co jakiś czas na swoją stronę. Możecie znaleźć Bona The Art of Harmony. Bardzo adekwatna nazwa profilu do produktów. Bardzo mi się podoba. Jak mi się kiedyś trafi jeszcze, to pewnie będę miał następne w kolekcji. Jest. Tu się coś odbarwiło, wiesz? Natomiast jest przepięknie wykonany. Zresztą nawet to wiesz, że to jest takie... No w ogóle, wiesz, no nie ma to w ogóle... No, w każdym calu jest dopracowany. Tak, to jest The Art of Harmony, tak? Ale będzie, że podnieta.
No, spuszczamy się nad Boną. Znaczy głównie ty, no. Okay. Ja powiem szczerze, kontrowersyjny będę, ale bardziej mi się podobają noże, które masz od siadaki. No, każdy ma swój gust. Zwłaszcza Norte. No to zobaczysz teraz to, co przyjdzie. No ciekaw jestem, ale... oczywiście, wiesz, kunsz jest olbrzymi, ale jakoś do mnie... no wszystko. Polecamy. Ktoś, już, no. Ktoś ma możliwość... Twój święty gra. Gdzieś dostania noża od Bony, smacania noża od Bony, to polecamy, bo... Naprawdę. Nawet jakoś jako ciekawostkę zobaczyć, jak wygląda po prostu najwyższy poziom rękodzieła, no w tym wypadku tak. No, jest to bezapelacyjne. Tak, zdecydowanie, słuchajcie, mistrz wśród rzemieślników, no, polecamy wam Bonę. Zapraszamy was na stronę, zapraszamy was na Facebooka, na Instagrama, no wszędzie tu macie linki gdzieś. Się też macie. Tak, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Napiszcie na przykład, kanał. Bo sami jesteśmy ciekawi, jakie są wasze święte grale, czy macie takie. O właśnie, piszcie, co, jaki nóż jest waszym świętym gralem, co byście chcieli mieć, a na co na przykład nie możecie sobie pozwolić, albo... jeszcze, mam nadzieję, jeszcze. Że jeszcze sobie możecie pozwolić. Tak jest. Dobra, kończymy. Koniec. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.